Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie nietypowy film. Mam nadzieję, będzie więcej takich filmów. Otóż dziś będę pokazywać Wam rybę. Ryba nazywa się plamiak, czyli po islandzku isa, czyli po polsku też jest to łupacz. Łupacz, który występuje przeważnie właśnie tutaj na Atlantyku. Z każdej strony też zdarza się, że pojawi się na zachodnim Morzu Bałtyckim, czyli jest możliwość, że możemy go gdzieś na przykład nad polskim morzem też spotkać, ale to raczej bardzo, bardzo rzadko. I chciałam Wam powiedzieć właśnie, że jest to gatunek wędrowny i bardzo dużo ławice żerują przy dnie, zjadając mięczaki, szkarłupnie i ikry innych gatunków. Szkarłupnie, czyli różnego rodzaju rozgwiazdy. Jest to bardzo ciekawa rybka. Ciekawa rybka, bardzo popularna na Islandii. Każdy Islandczyk ją je, nawet popularniejsza jest od dorsza. Powiem Wam, że w tej chwili dorsz stał się już taki dosyć luksusowy, gdyż wyłowione, przetrzebione są wody. I zresztą dorsz nigdy nie był aż taki popularny tu na Islandii. I do tego jeszcze właśnie isa. To jest po prostu podstawa islandzkiej diety tak naprawdę. Statystyczny Islandczyk po prostu dużo tego je. Starsi ludzie na parze sobie gotowali, masełkiem polewali, solą i koniec. I tak oni to zjadali. Przede mną jest mój potwór. Upewniam się, że wszystko dobrze widać. O, słuchajcie, jest i ikra w środku, bo już widzę, że tutaj wyciekła mi ikra. Ciekawe, ciekawe. Dlatego właśnie chciałam całą rybę, żeby Wam pokazać, jak tak naprawdę wyglądają w Islandii ryby. Więc tu mamy isę. Isa, ciekawa, widzicie, ryba, która gdzieś o tutaj, w tym miejscu jest mózg ryby, także jeżeli ją walniemy, to dokładnie o tu wyczuwalne jest. Ma też swoje płetwy różne, grzbietowe dwie właśnie takie boczne, dolne, nie pamiętam jak one się nazywają. Isa, czyli łupacz, ma też łuskę, sporo tej łuski, ona jest twarda, taka sztywna, ciężko ją się skrobie. Ale Wam powiem, że właśnie warto zeskrobać łuskę. Dlatego, że ryba na przykład smażona w skórze nie rozrywa się nam na patelni. Możemy dużo więcej z taką rybą zrobić. I też są amatorzy właśnie takiej ryby, która ma skórę, ponieważ lubią po prostu jeść skórę. Ja osobiście za skórą nie przepadam, ale chcę ją sobie tu ładnie oczyścić. Chodzimy do następnej rzeczy. Co więc mamy? Tu mamy piękną rybę, która ma swój otwór gębowy, czyli usta. W tej chwili one się nie chcą otworzyć. Ryba w środku ma język. Mam nadzieję, że to widać. Ma języczek, tu ma bardzo ładne skrzela, które są różowe, które po prostu są, widać, że jest świeża. Oczywiście jest głowa, oczy i tutaj są różne inne rzeczy. I teraz przechodzimy do tej części właśnie najważniejszej, czyli oczyszczenia ryby. Ja mam rękawiczki, gdyż ta ryba, jak każda ryba, zostawia swój zapach i ja po prostu stwierdziłam, że nie chcę sobie później się męczyć z zapachem. I powiem Wam jeszcze tyle, że moje noże wołają trochę o pomstę i pomimo, że ostrzę je sobie, niestety one się nie chcą naostrzyć. Także nie wiem, jak to się odbędzie. Trzeba bardzo uważać tutaj na wnętrzności, żeby nie rozciąć za mocno, gdyż tam mamy też właśnie o tu
rzecz, która zepsuje nam smak ryby. Rozcinamy tyle, co tutaj do takiej dziurki, właśnie tej, której ikra wychodzi. I jak widzicie, mamy tu już cały środek ryby. Jest to środek naszej ryby, bardzo ładny, czysty, nie śmierdzi i Wam powiem, ryba psuje się właśnie od środka, nie od głowy, ryba psuje się od środka. Także jest to typowy właśnie zapach. Też typowym zapachu widzę, że mamy tutaj robaki, które właśnie, no właśnie o te robaki cały czas się zastanawiacie, jak wyglądają robaki w rybie, zaraz je zobaczycie, ja to wszystko wyjmę. Wyciągamy to o tu, wyrywając. Innej metody nie ma na to. Wszystko jest ładnie wyjęte, już będzie widać, że tam będą ładne filety. Więc tu mamy najgorszą rzecz właśnie, która może się rozlać, jest to żółć. Trzeba zawsze na ten woreczek bardzo uważać. Tu mamy jelita, tu mamy ikrę, także już widzimy, że była to samiczka. I mamy wielką wątrobę. Wątroba, jak widzicie, jest bardzo duża. Można to wyciąć, przeciąć wszystko, żeby to ładnie się oddzieliło. Ja nie pracowałam przy właśnie wątróbkach, także tych wnętrzności Wam powiem za bardzo, ja się na nich nie znam. Ale jak widzicie, wątroba jest ogromna. I można to wszystko ładnie oddzielić, żeby Wam pokazać, co jest w środku w rybie. O! Są to takie straszne rzeczy, jak widzicie. Jest i żołądek, o właśnie tutaj. To nie wiem, co to jest. Są też jelita, widzicie, ryba też ma jelita. No i właśnie tutaj jest żółć. I to jest wszystko do wyrzucenia. Tu jest jeszcze jakiś inny organ, ale tu jest wątroba, jest bardzo duża ta wątroba. Wygląda trochę jak rekin. I mogę Wam pokazać właśnie, jak wyglądają robaczki, które właśnie są wielką zagadką tutaj dla Was wszystkich, ponieważ często zastanawiacie się, pytacie, jak takie robaczki wyglądają. Tu one są w tej chwili jak najbardziej widoczne. To wszystko ja wyrzucę, to jest nie do zjedzenia, jak dla mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie to pojeść, nie polecam. A my przechodzimy do następnego etapu, czyli do filetowania. No więc zaczynamy od odcięcia głowy. Oczko jest bardzo ładne. Taki żart w ogóle jest w fabryce rybnej, że można takie oczko po prostu wyjąć i w kogoś nim rzucić. Ciekawa rzecz. Są różne metody tutaj obcinania tego wszystkiego. Ja posłużę się metodą obcięcia tego w tym miejscu i później wycięcia tej kości obok. Bardzo prostym ruchem. Trzeba patrzeć na kości. Odcinamy łeb. Tu jest kość. Proszę bardzo. Piękna. Piękny łebek jest. Łebek jest odcięty. I mamy usta. Bardzo ładne z zębami. I z językiem w środku. No, z takiej ryby wycinamy również tutaj skrzela, ponieważ one są niejadalne i tym samym uzyskujemy bardzo dobry kawałek na zupę rybną, ale musimy pozbyć się jeszcze oczu. Oczu niestety trzeba się pozbyć, gdyż oczy nie są do niczego nam potrzebne. Wiem, wygląda to dość drastycznie, no ale takie jest życie i wycinamy oczy. Tu wyciągamy je, wbijając po prostu palec pod spodem. Można się łatwo ich pozbyć. I tyle zostało z isy, z łupacza. Tak, tyle zostało właśnie z ryby.
Jeszcze mogę Wam pokazać coś, co jest w środku w oku, jako ciekawostkę, ale przygotuję sobie inną rzecz, wezmę talerz, gdyż po prostu wiem, że mi się to wszystko zabrudzi. Tutaj jest płyn taki z oka i trzeba bardzo uważać, żeby nam nie prysnął on też do naszego oka. I tu widzicie w środku w oku taka galaretowata, bardzo ciekawa rzecz. Otóż jest to soczewka, rybna soczewka, którą ryba widzi. Ona jest właśnie galaretowata. Jest to bardzo ciekawa rzecz, twarda trochę jak kamyczek. Także widzieliście, jak wygląda soczewka. Punkt następny tego programu oczyszczeniowego, przygotowawczego do spożycia i sypacza, będzie to, że chcę Wam jeszcze pokazać coś właśnie, bo zapomniałam. Tu znajduje się taka plama. Ona jest z dwóch stron. W tej chwili wygląda to, jakby ta ryba miała wielki otwór gębowy, ale tu i tu z boku jest plama. Plama, którą właśnie ryba zawdzięcza swoją nazwę, plamiak. I też łupacza charakteryzuje właśnie ta linia tutaj, która się znajduje wzdłuż ryby. Jest to charakterystyczna cecha, ona jest srebrna i po tym można właśnie poznać, że jest to isa, łupacz, ona jest właśnie srebrna. No więc tak, przystępujemy do zrobienia fileta. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, ponieważ nie robiłam tego bardzo wiele lat i, że tak powiem, mam tępy nóż, widzę, cały czas. Najlepiej by było po prostu kupić specjalny nóż do tutaj filetowania, ale damy sobie radę. Tutaj są różne oście, kości i rybę filetujemy nie tak, zawsze wzdłuż, żeby właśnie nie było śladów po nożu, żeby ładnie wszystko wyglądało. Tu mamy takie kości i zawsze mam z tym problem, ale zaraz jakoś do tego dojdziemy. Dojedziemy. Teraz rybę należy odwrócić i wbijamy się z tej oto strony. Widzicie, jeszcze łuseczki są. Mówię, tych łusek jest bardzo dużo. Ja też niedokładnie je ściągnęłam, gdyż ja chyba nie będę używać ryby w skórze. O tak, tu mamy znowu, o, ładnie wycięte brzuszek. Zawsze trzeba pamiętać, tego uczono mnie w fabryce rybnej, nie trzymać tak noża, tylko trzymać nóż kciukiem dociskając, ponieważ może się okazać, że cały właśnie tu staw sobie nadwyrężymy krojąc ryby. Ja już mam taki właśnie ścisk. Zresztą ja mam ten ścisk od samego początku. Już tak się chyba przyzwyczaiłam właśnie sama z siebie, że tak trzymam nóż. O, i właśnie tu mamy brzucho. Trzeba trochę pociąć po tych kościach, ościach. I mamy pierwszy piękny filet. Zaraz Wam pokażę, co dalej będzie z filetem robione. I teraz musimy się pozbyć tej górnej części. I odwracamy rybę na tę stronę. I możemy zrobić to tak, ale też możemy tu odgórnie ją potraktować, rozcinając przy samym tutaj grzbiecie, przy przepłetwach i delikatnie po prostu wycinając, tak jak nóż skrobie właśnie po ościach, tak należy ją odseparować. Jest ta część trochę trudniejsza, właśnie ona robi najwięcej problemu początkującym tutaj fileciarzom. Ja nigdy nie pracowałam przy filetowaniu, także tylko tyle wiem, co
kiedyś dawno temu mi opowiedziano, jak to się robi. Rzadko kiedy kupuję rybę właśnie całą, a powiem Wam, że powinno się kupować całą, gdyż jest tańsza. Gdyż jest tańsza i ma też to wszystko, co powinna mieć, prawda? Że nie trzeba przepłacać, ale jeżeli ktoś ma ochotę, może dać zarobić. Także widzicie, tych ryb w fabryce rybnej bardzo dużo się przerabia. Co ciekawe, jest w tej chwili fabryki rybne na Islandii likwidowane są. Wszystko jest nastawione bardzo na turystykę. Osobiście dla mnie jest to bardzo dziwne, ponieważ ja tu mieszkam tak długo, że po prostu ja chciałabym, żeby Islandia była taka, jak była wcześniej, nie taka turystyczna może, tylko była taka bardziej właśnie rybna, swojska. Powiecie, o co chodzi. No dobrze, to teraz właśnie mam tu chwilowy problem. Widzicie, trochę się z tym miotam, bo to jest ciężka część tu do wyfiletowania. Trochę mi się dziabnęło mięsko, trzeba ostrożnie właśnie wyfiletować. Odciąć tu, o właśnie, odciąć ten cały szkielet, który też można zużyć do zupy rybnej i będzie to na pewno bardzo ciekawe danie. A więc mamy tutaj dwa bardzo ładne filety. Tu mam właśnie kolejny nóż, który jest moim nożem pamiątkowym z fabryki rybnej i trzeba go podszlifować, podostrzyć, żeby wykonać dalsze prace. Tu jest taki właśnie małe płetwy. Tu znajduje się kość i obcinamy ten kawałek. Widzicie, już lata pracy nie te, ręka nie taka sprawna. Wszystko mi ucieka. Ucieka mi, po prostu ucieka. Tu mamy właśnie filet. I teraz musimy wyczyścić, żeby nie było żadnych ości. Mówię, mam tępy nóż. I teraz właśnie brzuszek. Też możemy go tu wyczyścić ładnie. Powiem Wam, że w ogóle to można ściągnąć. Czasami były zamówienia właśnie na takie gołe brzuszki. Ja brzuszka nie będę jeść, gdyż no właśnie, w brzuszku znajdują się różne ciekawe istoty żyjące. Są to właśnie malutkie takie robaczki. Więc ja tego nie skorzystam tym razem z brzuszka. Zresztą nigdy z nich nie korzystałam. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to przejechanie ręką, prawda, czy nie ma jakichś ości. Tu ości są. Jeżeli chodzi o isę, o łupacza, ten kręgosłup, który został, jest bardzo mały, ponieważ on jest krótki, on jest dotąd. Dalej go nie ma. Można to poznać po takiej charakterystycznej dziurce tu, chociaż ona właściwie w dorszu jest. Tu mamy właśnie w łupaczu dotąd ten kręgosłup, a w dorszu on jest daleko, daleko. No więc obcinamy wszystko, co nam jest niepotrzebne. Wygląda już to wszystko ładnie. I teraz na końcu nacinamy i będziemy ciągnąć skórę. Pięknie skóra jest zdjęta. Jak widzicie, piękny filet. I teraz właśnie pokażę Wam pewien trik, pewną rzecz, którą możecie u siebie zastosować. Otóż, kochani, bierzemy fileta i tu jest lampa jarzeniowa.
lampa jarzeniowa, która w fabrykach rybnych jest na stole i na tym jest plexi. Łapiemy takiego fileta i sobie go podświetlamy. Oglądamy go, widzicie, widać wszystko, co się znajduje w rybie. Ryba jest piękna, czysta, nie ma żadnych zanieczyszczeń, nie ma robaków w niej. Kroimy, wycinając te kości, które tu widać właśnie w tym miejscu się kończą. O, przepraszam, tym nożem, fabrycznym nożem do wycinania właśnie tu różnych osteczek, kości i wszystkich innych niepotrzebnych rzeczy, typu krew, typu właśnie robaki do wyciągania w ten sposób. I mamy pięknego fileta. Brzuszek mogę odciąć, ponieważ tak jak mówiłam, nie będę jeść brzuszka. Z kolei jeśli chodzi o ten drugi właśnie filet, piękny, ładny filet, to zrobimy go inaczej. Na pewno trzeba odciąć tutaj tę kość właśnie. Trzeba zobaczyć, czy jest dużo łuski. Przeważnie widzę, że było ściągnięte wszystko. Także jest bardzo dobrze. Taki nóż też doczyści nam tu rybę. Jeszcze trochę było. I z tej ryby zrobię takie właśnie małe porcje, małe fileciki. Tak, przygotowaną i osuszoną rybę teraz przygotuję do zjedzenia. Jest jej dość sporo. Tu mam fileta, więc fileta sobie zamrożę. Trzeba go też osuszyć. Właśnie, czym pachnie świeża Isa, świeży właśnie łupacz, takim mlekiem. To jest bardzo ciekawy właśnie zapach. Ona pachnie takim jakby mlekiem. No więc tak, myślę, że zjem dwa kawałki, ponieważ nie mam ochoty w tej chwili jeść dużo, a chcę je przygotować dla Was, żebyście mogli obejrzeć, co będę z tego robić. Więc tu mam dwa kawałeczki. Dwa filety i trzeba je posolić, popieprzyć, można nasypać troszeczkę chili, odrobinę czosnku, troszkę, naprawdę odrobina, bo żeby za bardzo aromaty nie przeszły. Do tego tu mam dzisiaj trochę inny jest asortyment na górze tej ryby i tu by po prostu wszystko spadło, zresztą też by sok z cytryny nie przeszedł do ryby.
do tego jeszcze można użyć kawałeczek chili. Musicie uważać na chili, gdyż no, po dostaniu się do na przykład oka może być bardzo nieprzyjemnie. Będzie kolorowo i ostro. I do tego mam tutaj estragon. Bardzo ładnie pachnie. Fajny, mocny. Ja lubię estragon. I dziś będzie właśnie ryba też z estragonem. Bardzo ciekawe smaki. Dużo nie daje, bo on jest bardzo aromatyczny, intensywny i mogłoby to trochę naruszyć smaki mi tu. Ok. Rybę przekładam do naczynia żaroodpornego. I tak właśnie przygotowane danie. Tak przygotowane danie wkładam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na powiedzmy 15 minut, gdyż naczynie musi też się nagrzać. Wszystko jest gorące. Widzicie, bardzo ładnie się prezentuje. Odkleja się też od dna, także plus taki. I będę teraz to wyciągać, moje jadełko. O, tu niech sobie to chwilę postoi, żeby ta woda odciekła. A tu mam taki liść. Jarmużu, piękny. Szczerze to niektóre dania lepiej się prezentują na jasnych, niektóre na ciemnych talerzach, dlatego mam dwa kolory. O, tu będzie ładniej. Tu będzie ładnie się prezentowało. I tak sobie przygotuję mój jarmuż, który jest zdrowy. Trzeba go jeść, powinno się go jeść. Na to wystawię sobie moją rybę i do tego nałożę sobie kuskus zamiast ziemniaków. Mam nadzieję, że smakuje tak jak wygląda i kończy mi się bateria w ogóle już w nagrywarce mojej, w kamerze. Ale kochani, posmakują rybę. Jestem sama ciekawa, co wyszło.
Zobaczmy. Piękna, biała. Widzicie, struktura jest. No co, wyszło naprawdę super. Pycha. Przepyszne. Naprawdę polecam Wam danie Wenus. Jakie aromaty. Super. Kuskus. To jest dobry. Pycha. Bardzo dobre. To byłoby, kochani, na tyle. Idę sobie zjeść. A Wy dajcie lajki, komentujcie na dole. Subskrybujcie oczywiście mój kanał. Nie zapomnijcie kliknąć guziczka, dzwoneczka, żeby wszystko Wam się wyświetlało. Gdyż właśnie takich filmików będzie więcej w tej chwili na moim kanale. Taki mam projekt, taki mam plan. Chcę Wam pokazać kuchnię. Od kuchni. Wenus od kuchni. Właśnie będzie Wenus od kuchni. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.